Witam Państwa, mówi do Państwa Piotr Zwoliński. 25 tego miesiąca maja zostałem przyjęty przez kardynała Józefa Glempa, prymasa Polski. Ksiądz prymas zechciał zarejestrować na taśmie magnetycznej kilka słów dla Polonii kanadyjskiej, a specjalnie dla Polonii montrealskiej. Oto jego słowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zwracam się ze słowami gorących pozdrowień do wszystkich rodaków w Kanadzie, a także w Stanach Zjednoczonych, jeżeli by rozgłośnie kanadyjską słyszeli. Pragnę przede wszystkim podziękować za życzliwość mi okazaną. Okazała się ona w modlitwach w czasie mojej ciężkiej choroby. Wiem, że w Kanadzie bardzo wielu rodaków i Kanadyjczyków polskiego pochodzenia modliło się w mojej intencji. Uważam, że dzięki modlitwom mogłem wyjść z tej ciężkiej choroby i dzisiaj służę Kościołowi tak, jak umiem. Moje pozdrowienia kieruję do wszystkich rodzin, do wszystkich instytucji i organizacji. Przyjmuję z wdzięcznością każdą manifestację patriotyzmu narodowego. My dzisiaj w naszej ojczyźnie znajdujemy się w innych okolicznościach. Uzyskaliśmy wolność, za którą dziękujemy Panu Bogu. Ale wolność nie jest łatwa. Wolność, jak podkreślam często z naszymi rodakami, jest darem Bożym. Trzeba go umieć wykorzystać, trzeba nauczyć się żyć w wolności i w demokracji. Ale przecież mimo, że jest to niełatwo, to staramy się, żeby każdy miesiąc, każdy rok ubogacał nas, byśmy przechodzili nad sprawami kłopotów materialnych do rozwoju naszej duchowości, tego wszystkiego, co jest w naszej kulturze. I dlatego ze strony Kościoła także są wysiłki, żeby człowiek odrodzony moralnie mógł sprostać tym wszystkim niełatwym zadaniom, jakie dzisiaj stają przed nami, Polakami, tutaj w Europie, Europie, która cała doznaje bardzo wielu przeobrażeń. Chcemy wspomagać naszych braci na wschodzie, zwłaszcza tam rzesze Polaków, którzy tam żyją, proszą o naszych kapłanów. Wysyłamy ich, to już dzisiaj jest możliwe. Mamy specjalny komitet, który powstał, któremu przewodzi biskup Jerzy Dąbrowski, ażeby wspomagać tam naszych wszystkich bliskich katolików, bo wiemy, że odzyskują kościoły, muszą te kościoły remontować, odbudowywać. To jest dzisiaj dla nas bardzo duże i nowe zadanie, które przyszło niespodziewanie, ale które jest wezwaniem i musimy temu sprostać. Chcę jeszcze raz podkreślić moje gorące uczucia dla wszystkich Polaków w Kanadzie. Przypominam sobie moją wizytę. Jest ona ciągle świeżo zachowana w mojej pamięci i pragnę, aby Bóg pomagał wszystkim. Wiem, że dużo pomagacie Polsce i na fundusz pana Mazowieckiego i na fundusz daru narodowego przychodzą dary. Sam wiem o tym i dlatego gorące uznanie za każdą pomoc. Niech Pan Bóg wam błogosławi. Szczęść Boże.
Ze studia Telepolonika wita Państwa Iwonka Balcerowska. Usłyszeli Państwo kilka słów prymasa Polski kardynała Józefa Klempa skierowanych do Polonii Kanadyjskiej. Bardzo żałujemy, że nie mogliście Państwo zobaczyć kardynała w jego własnej osobie, z tego względu, że wywiad przeprowadzony z nim nie był możliwy do nagrania, ponieważ nie posiadamy kamery. I tutaj zdarza się dobra szansa dla Państwa. Jesteśmy jak gdyby grupą 22-tysięczną Polonii Polskiej. Gdybyście mogli Państwo w jakiś sposób nam dopomóc, ażeby nasze wyjazdy, ażeby nasze starania, żeby Państwu przekazać, co się dzieje w Polsce, czy co się dzieje poza Montrealem, były skuteczne, gdybyście mogli wziąć udział w tym, aby Telepolonika była bardziej efektywna i ciekawsza. Bardzo Państwa zachęcamy do tego i prosimy o Was udział. 22 tysiące Polaków, jeżeli każdy zdobędzie się na 50 centów, 75 centów do przesłania, bardzo Państwu dziękujemy. Piotr. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, witamy Cię. Witamy Cię z powrotem w Kanadzie. Witam się tak od czasu do czasu, jak mówisz, właśnie mówiłaś, to trochę tak patrzyłaś na mnie bokiem. No bo rzeczywiście przydałoby nam się ta jakiś lepszy ekwipunek. My mamy wprawdzie kamerę, ale ona jest tak ciężka i wymaga tyle światła, tak, że po prostu nie jest. I to wszystko waży jakieś 40 kg i nie jesteśmy, jedna osoba nie jest w stanie tego udźwignąć. No niestety. Lepszy ekwipunek. Niestety musieliśmy nagrać to po prostu na małym magnetofonie. I ze zdjęciem zupełnie takim, no, fix. Oczywiście, że to nie jest to, a chciałbym powiedzieć, że usłyszą teraz Państwo nowy wywiad z ministrem kultury i sztuki, panią Cywińską. I no również to będzie w ten sposób, ale... Wracając do, jednak do wywiadu z kardynałem Józefem Klempem, w jakich okolicznościach się ten wywiad odbył? Proszę Państwa, proszę Ciebie, to zresztą chciałbym Państwu powiedzieć, że to jest moje trzecie spotkanie z kardynałem Klempem. Pierwsze było w Montrealu. Po Montrealu zostałem zaproszony, jak będę mógł być w Warszawie, i złożyłem mu wizytę tam, żeśmy rozmawiali na temat podręcznika dla Polonii. I po prostu w tym roku, dowiedziawszy się o jego chorobie, będąc tam, no, poprosiłem o audiencję. Przy okazji miałem ze sobą kasetę przekodowaną przez Alfa Video do nas, polski system SECAM, w której myśmy godzinną kasetę, w której były wizyta kardynała Klempa tutaj w Montrealu, więc to myśmy dali i on zechciał nas przyjąć w piątek o godzinie 3:30. Chciałbym Państwu powiedzieć, że kardynał Klemp jest bardzo schorowany. Wyglądał mizernie i schudł jakieś chyba z 15 czy 20 kg. Jak powiedział, gdyby nie wasze modlitwy, to by był już na tamtym świecie. To jest wyjątkowo uroczy i serdeczny człowiek, który bardzo ceni Polonię montrealską i pamięta te serdeczne przyjęcie, jest pełen troski. Proszę Państwa, rzeczywiście w Polsce się tak za dobrze nie dzieje, ale o tym może powiem później. I bardzo mi zależy, i chyba Państwu też, mamy fantastycznych ludzi i w Kościele, i w tym, i taka modlitwa za kardynała Klempa to na pewno by jemu jednak jakoś pomogło, jak on mówi, bo on bardzo dużo zrobił i te wydarzenia w Polsce, które są, to są między innymi przy jego udziale. A teraz, proszę Państwa, przechodzimy do następnego wywiadu, tym razem z panią minister kultury i sztuki, panią Cywińską z ramienia Solidarności. Z Warszawy mówi do Państwa Piotr Zwoliński. Proszę Państwa, tak się jakoś szczęśliwie złożyło, że jestem obecnie w gabinecie ministra kultury i sztuki, pani minister Cywińskiej. Pani minister, czy Pani zechciałaby powiedzieć, co ministerstwo przewiduje, o ile w ogóle przewiduje, co myśli o Polonii i co chciałoby
zrobić dla Polonii, bo to jest właściwie nas to może, jakby to być, bliższa koszula ciału niż... Ja wiem, że pani ma tu bardzo dużo rzeczy, ale Polonia dużo rzeczy zrobiła dla Polski. Zawsze była negliżowana przez poprzedni rząd i mnie się zdaje, że nawet w trudnych warunkach należałoby powiedzieć, czy w planie nowego rządu, czy w planie pani resortu jest pani coś w stanie powiedzieć, że Polonia coś również otrzyma w zamian. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo mi jest smutno, że nie byłam jeszcze w Kanadzie, bo już objechałam trochę wiele krajów, w których Polonia żyje i sama jestem dłużnikiem Polonii. Sama jestem jednym z tych, który otrzymywał od Polonii bardzo dużo dobrego w trakcie stanu wojennego i jak gdyby czułam przez cały czas opiekę tego. Czyli jestem jednym z tych Polaków, którzy nie mają prawa zapomnieć w ogóle o tym, co Polonia dla nas zrobiła. Nie mówiąc już o tym, co Polonia zrobiła, ja mówię w tej chwili o takiej pomocy, wspomniałam o takiej pomocy jak gdyby opieki materialnej. A nigdy nie zapomnimy Polonii również, że pozwoliła nam przetrwać w takim stanie umysłów, to wielka zasługa Polonii, w takim stanie umysłów, jaki zachowaliśmy. Nie jest to stan krystaliczny, mamy sobie wiele do zarzucenia, mówię nam jako narodowi, ale niemniej wszystko to, co mamy, to jest zawdzięczamy wolnym wydawnictwom, wolnej myśli, która za granicami Polski miała większe szanse przetrwania niż łatwiejszy, większe szanse możliwości pracy niż tutaj w kraju. Szczególnie w latach poprzednich, zanim ten drugi obieg u nas tak pięknie rozkwitł, jak to się stało w ostatnich latach. W tej chwili traktujemy oczywiście wszystkich Polaków po prostu na równi, a więc staramy się robić co możemy, ale również nie przestajemy myśleć o tym, żebyście wy nam dalej pomagali. I mogę Państwu opowiedzieć o naszej inicjatywie na przykład z Polonią amerykańską i bardzo zachęcić do tego, żebyście Państwo również nam pomogli, bo my jesteśmy biedni, wy jesteście trochę bogaci, ale najbiedniejsi z nas są nasi bracia w Kazachstanie, na Litwie, na Ukrainie, czyli wszyscy ci Polacy, którzy zostali nie z własnej woli za wschodnimi polskimi rubieżami. Chcemy im pomóc bardzo, myślimy o nich i nawiązaliśmy na przykład z Polonią amerykańską kontakt bardzo ścisły w pomaganiu im właśnie. To wygląda tak, że Amerykanie, chicagoscy Polacy i Polonia, i Polacy, i Amerykanie polskiego pochodzenia zrzucili czasami wdowi grosz, nawet czasami bardzo małe datki i powstała z tego suma, dzięki uprzejmości Radia Chicagowskiego, powstała suma, którą my w tej chwili tutaj w Polsce użytkujemy na wydrukowanie pierwszego elementarza razem z kasetą wideo dla dzieci, które chcą uczyć się języka polskiego w Stanach Zjednoczonych. Ten elementarz wydrukowany za ich pieniądze, który pozwala przeżyć naszym drukarzom i naszym wydawnictwom, czyli jeden sukces, będzie sprzedawany w Stanach Zjednoczonych za taką sumę, która pozwoli na wysłanie za darmo jednego egzemplarza tego samego elementarza na wschód, do naszej Polonii, do naszych Polaków w Związku Radzieckim. I jeszcze zostaną pieniądze, żeby wydrukować następne egzemplarze. Czyli jak gdyby taka samonapędzająca się maszyna, która powoduje, że już do końca będziemy mieli pieniądze na drukowanie podręczników do szkół sobotnich, do szkół właśnie dla Polaków w Związku Radzieckim. Wydaje mi się ten pomysł o tyle dobry, że jest to taka żebranina, której my się wstydzimy, ale którą musimy jeszcze zanim wyjdziemy z tego wielkiego dołka gospodarczego stosować, która pomaga wszystkim. I która świadczy o takich bardzo bliskich kontaktach naszych, o więzi i o wspólnym zrozumieniu się i o myśleniu o tych najbiedniejszych, czyli ciągle mówię o tej Polonii w Związku Radzieckim, bo ona nam leży szczególnie na sercu. Mimo że wam dużo zawdzięczamy, to myślimy o nich, bo oni nas potrzebują.
chcemy się jak gdyby im zrewanżować za to, cośmy dobrego otrzymali od Polonii z Zachodu przez te lata, kiedy bardzo potrzebowaliśmy pomocy. Ja sądzę, że Państwu potrzebny jest z nami bliższy kontakt i bliższa znajomość tego, co się dzieje w Polsce. Ciągle pewnie macie Państwo za mało tych informacji. Będziemy się starać, jak będziemy mogli, żeby w Kanadzie powstał Instytut Kultury Polskiej. Będziemy się starać, żeby ośrodek kultury Polski. Będziemy się starać, żeby te ośrodki były, oczywiście nie mamy w tej chwili na to pieniędzy, ale już są prowadzone rozmowy na ten temat, żeby wspólnie z Kanadyjczykami taką rzecz zrobić. Są pertraktacje na temat jakiegoś domu. Ja nie jestem w to tak dokładnie wprowadzona, ale służę informacjami w przyszłości na ten temat, jak to szybko powstanie. Wtedy moglibyśmy bliżej z sobą współpracować, wtedy moglibyśmy Wam przesyłać wszystkie nasze interesujące, nie wiem, filmy, produkcję telewizyjną, która by mówiła o tym, jak my tu żyjemy. Równocześnie my jesteśmy bardzo ciekawi, jak wy tam żyjecie. Nie jest to tak, żeby nas to nie interesowało i żebyśmy nie byli ciekawi, jak wygląda całe życie wszystkich 50 milionów Polaków, bo tyle mniej więcej nas jest porozrzucanych po świecie i tutaj na miejscu. To wielki naród jest w tej chwili już. Panie minister, jeśli chodzi o dom, to chcę pani powiedzieć, że jeżeli my ze strony polskiej damy 40% funduszów, to rząd federalny i prowincjonalny da resztę. Chciałbym powiedzieć, że Polska Ludowa posiadała monumenty, które nie były bardzo wykorzystywane. Myślę na przykład o fantastycznym pałacu, w którym siedzi misja handlowa. Ta misja handlowa w porównaniu na przykład do misji niemieckiej Republiki Federalnej jest ogromna. Niemiecka Republika Federalna, która większe ma interesy niż Polska, ma cztery pokoje w jakimś buildingu, natomiast my mamy pałac z ogrodami i tak dalej. Tam siedzi jakiś pan od butów, siedzi jakiś pan jeszcze inny. To są bardzo jeszcze z dawnego, wydaje mi się, systemu. I oprócz tego mamy kolosalny konsulat, w którym niewiele się co dzieje, tylko są po prostu, no czasami są interesanci. Jest moim zdaniem, Stany Zjednoczone na przykład mają również nie ogromny budynek jako konsulat, chociaż te cyrkulacje są, tylko jest po prostu inny. Więc jest możliwość, żeby ewentualnie MSZ odstąpiło część tego domu i budynku, ale to już jest między, rzucam tą ideę, bo może to by było. Ja strasznie pani minister dziękuję za pomoc, zwłaszcza tą ideę tych książek, które nam by się również przydały, a może po tym, by również moglibyśmy pójść na trochę w inny poziom, na już poziom szkół średnich. Chciałbym jeszcze zadać jedno pytanie. Jaka jest perspektywa w tej chwili? Jak pani ocenia? No, do nas wiadomości, powtarzam, są wyrywkowe i przypadkowe i niedokładne. Jakie są plany na przykład obecnej pani ministerstwa tu w Polsce? My przeżywamy teraz bardzo trudny okres, dlatego że jak się Państwo wszyscy orientujecie, no, za parę dni wybory do samorządów. To jest oddanie władzy w ręce, na dole w ręce rzeczywiście ludzi po raz pierwszy od tylu lat. Wobec tego związane jest z tym wszystko, związana jest z tym nowa legislacja, związana jest z tym podział kompetencji. Co oddajemy na przykład resort, Ministerstwo Kultury i Sztuki, co oddaje w ręce ludzi, w ręce tam na dole działających samorządów, a co zostawiamy sobie. Jaki teatr będzie finansowany przez ministerstwo, a jaki teatr przez samorząd. Skąd samorząd ma wziąć pieniądze? Biblioteki, kina, wszystko to w tej chwili będzie musiało zmienić właściciela lub stosunek właściciela do tego się będzie musiał zmienić. Jest to bardzo duży zabieg, bardzo niebezpieczny, ale równocześnie budzący w nas ogromny optymizm, bo jest to
prawdziwa demokratyzacja dopiero nastąpi od tego momentu, kiedy pójdziemy do tych wyborów. Więc jesteśmy zaprzątnięci wszyscy tym i tylko tym. Przepraszam bardzo. Nie mogę go postawić za drzwiami. Kończąc to nasze miłe spotkanie, pierwsze spotkanie, ja liczę po pierwsze na to, że ja niedługo się zjawię w Kanadzie i że będę mogła z Państwem porozmawiać i spotkać się bezpośrednio. Ale poza wszystkim innym, jeżeli nawet się nie uda, bo jesteśmy tu bardzo zajęci, mamy bardzo dużo pracy na miejscu, to liczę, że te kontakty będą przy pomocy nowej organizacji polonijnej, wspólnoty Polski, będą działały o wiele lepiej, będą one bardziej otwarte i że będziecie Państwo z godziny na godzinę nabierać do nas większego zaufania. Serdecznie Państwa pozdrawiam i do niedługiego zobaczenia. Dziękuję bardzo. Z Warszawy rozmawiam z ministrem kultury i sztuki, panem Cypińskim, Piotr Zwoliński. Dziękuję bardzo. Pozostaje nam jeszcze kilka minut naszego programu, w związku z czym Piotr, może byś nam powiedział parę słów na temat twojego pobytu w Polsce. Co się tam dzieje? Jeżeli chodzi o mój pobyt w Polsce, no to proszę Państwa, jak zobaczyłem ostatni numer Ekspresu wydawany przez pana Pruszyńskiego i reportaż tam jest trochę inny od naszych reportaży. My się trzymamy pana Pruszyńskiego, bardzo niepokoi, że nie mógł znaleźć butów za 3 dolary i że mój poprzednio takie lichtarze to kupował po 6 dolarów, a teraz musi zapłacić 60. No nas te rzeczy tak bardzo nie interesują. Wprawdzie rzeczywiście muszę powiedzieć, że w Peweksie ceny są takie dokładnie jak w Plattsburgu, no ale my nie jedziemy po to, żeby tam zarobić 4 dolary na jednym tym, jak pan Pruszyński. Nas interesują rzeczy trochę inne, więc my widzieliśmy się z panem Wałęsą, widzieliśmy się z panem Najderem, widzieliśmy się z panem Moczulskim i widzieliśmy się z dwoma ministrami, ministrem kultury i sztuki, ach to już było, ministrem, będzie wywiad z ministrem Skubiszewskim. Tym razem Telewizja Polska dała swoją ekipę i mamy to sfilmowane. I z ministrem oświaty. Minister oświaty przekazał nam wiceministrowi, który zajmuje się sprawami polonijnymi. I to są w ramach naszej polityki programowej, to są takie duże segmenty, które nie mówią, ile kosztuje wódka, by the way 6 dolarów teraz, ale takie, jakby to powiedzieć, kulturowe. Przy okazji chciałbym Państwu jednak powiedzieć, co mówi Wałęsa o strajku kolejarzy, który jest zupełnie inaczej, został przez tego pana Pruszyńskiego dowiedziany. Okazuje się, że Wałęsa, to jest Gazeta Wyborcza, proszę Państwa, z ostatniej niedzieli, 25-26, czyli ta najświeższa, i to się ukaże u nas w tej niedzieli, i Wałęsa powiada, zapytany w piątek przez dziennikarza Polskiego Radia, co teraz mają zrobić strajkujący kolejarze, odpowiedział, trzeba dać im jakieś wyjście, bo oni mają rację, tylko rzeczywiście żyje im się źle. Tylko, że ich protest, słuszny protest jest wykorzystywany przez Miodowicza i spółkę. Ludzi, którzy ten kraj doprowadzili do ruiny i ludzi, którzy zniszczyli wielki zapał lat 80. To jest Miodowicz, proszę Państwa. Miodowicz to jest ten pan, który z Wałęsą miał taki dyskusję w telewizji. To członek Komitetu Centralnego Biura Politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i który stał na czele Związku Zawodowych i tam jest frakcja Związku Zawodowych i to pan Miodowicz manipuluje. W związku z czym? Widzimy, kto robi walka co. O władzę. Walka o władzę znów na i to cały kraj może być sparaliżowany w ten sposób. No to jest właściwie chyba to, bo musimy już niedługo kończyć. Tak, no więc... Piotr, jeszcze jedno pytanie. Kogo możemy się spodziewać w najbliższym czasie? W najbliższym czasie będziemy mieli w programie ministra Skubiszewskiego, wiceministra oświaty, no i ambasadora kanadyjskiego w Polsce. Brawo. Pana Bergusza. Dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że będą Państwo nas oglądali.